Dzień dobry. Jeśli jesteście mniej więcej w moim wieku, to znacie kościół lat 80., 90. Ja się urodziłem w 70. latach i znam taki kościół masowy. Kościół, w którym było bardzo dużo ludzi. Ludzi, którzy przychodzili w niedzielę do kościoła, ludzi, którzy byli we wspólnotach, ludzi, którzy przychodzili na różnego rodzaju pielgrzymki papieskie. Było nas naprawdę ogromnie dużo. I szedł za tym też taki przekaz, że jeżeli kiedyś to się zmieni, to znaczy, że przyszły jakieś złe czasy. No i przyszły. Przyszły takie czasy, w których nie ma takiej masówki. Dla mnie takim dużym, może nawet nie pocieszeniem, ale takim powiedzeniem mi, nic się złego nie dzieje, jest dzisiejsza Ewangelia. Bo co w niej mamy? Mamy Jezusa, który po raz kolejny konfrontuje się z takim religijnym betonem, z ludźmi, którzy przychodzą do Niego i pytają o posty Jego uczniów, w domyśle czepiając się. I wtedy Pan Jezus im pokazuje na przykładzie niczego innego, jak właśnie ich własnej religii, przeszłości, różnych wydarzeń, że nie potrafią czytać Biblii, nie potrafią czytać Tory w duchu miłości. Są prawnikami, którzy uczepili się samozbawienia. Pamiętacie, wczoraj Pan Jezus mówił: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. Mówiłem wam o tym, że warto to przeczytać właśnie w takim kluczu, że mówi do ludzi utrudzonych taką religijnością, takim prawniczym podejściem do Pana Boga. I dla mnie ta Ewangelia jest dużym pocieszeniem, dlatego że ona pokazuje Jezusa, który jest w tym wszystkim bardzo samotny. To znaczy, że właśnie mierzy się z czymś, co jest bardzo nieludzkie. Z takim sposobem na religijność, na wiarę, który nie widzi człowieka, widzi tylko prawo. Nawet nie prawo Boże, tylko widzi prawo ludzkie, które tworzą ludzie na podstawie prawa Bożego, domniemując, że Bóg tak chce. I Pan Jezus im pokazuje, że są w błędzie, że w ogóle nie myślą w tej swojej wierze i pobożności. I teraz nie chodzi mi o to, żebyśmy po raz kolejny powiedzieli sobie w opozycji, nie wiem, do betonu religijnego współczesnego: my to jesteśmy lepsi, bo odkryliśmy prawdę, oni są straszni. To jest pycha i tak naprawdę wchodzimy w te same buty. Ale chodzi o to, żebyśmy, patrząc na Jezusa, który jest w tej Ewangelii bardzo samotny w swoim myśleniu, w konsekwencji pójdzie też za to na krzyż, żebyśmy spróbowali zobaczyć, że być może Pan Jezus mnie i Ciebie do takiej drogi wzywa. To znaczy, że jeżeli odkrywasz, że pewne rzeczy są dla Ciebie przestarzałe, są właśnie tylko wspomnieniem lat 70., 80., 90., jakimś wspominaniem wydarzeń dawnych, takim patrzeniem, że no kiedyś to było fajnie, bo było nas dużo i że Pan Jezus Cię z tego wyrywa i chce, żebyś poszedł inną drogą, to idź, ale jeszcze raz podkreślam, nie w opozycji, tylko w takim przekonaniu, że skoro Bóg mnie zaprasza do czegoś takiego, to muszę podjąć to ryzyko i rzeczywiście być człowiekiem, który szuka swojej niepowtarzalnej drogi, który żyje w ten sposób tak autentycznie, że inni też chcą tego doświadczyć i też zaczynają szukać swojej niepowtarzalnej drogi. Ta Ewangelia jest pocieszeniem, że Pan Jezus też miał taki etap w swoim życiu, w którym bardzo się mierzył z takim podejściem prawniczym do religii, do wiary i ostatecznie wybiera drogę, do której zaprasza go Ojciec, ale właśnie zaprasza też nas do tego, żebyśmy go próbowali w tym naśladować. Jeszcze raz to podkreślam, nie chodzi o opozycję do tego, że inni są gorsi, bo gorzej wierzą, właśnie tak rytualnie, tylko chodzi o to, żebyśmy wybierając taki sposób na życie, znaleźli spokój w sercu, znaleźli takie przekonanie, że idę za Panem Jezusem i że chcę iść swoją drogą. To jest bardzo trudne, no bo wtedy będzie dużo takich głosów, które będą Ci mówiły: źle robisz, powinieneś wrócić do tego, co jest prawnicze, do tego, co jest wypełnianiem prawa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. To mówił wczoraj właśnie do ludzi, którzy są obciążeni takim systemem religijnym. A teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Jak zweryfikować to, że idę drogą dobrą, to znaczy, że wybierając tę indywidualną ścieżkę do Pana Boga we wspólnocie Kościoła, idę dobrą drogą? No, ostatnie zdanie w tej dzisiejszej Ewangelii: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. To znaczy,
to nie chodzi o to, żebym się czuł lepszy od innych, bo to jest pycha, ale żebym właśnie wybierając tę indywidualną drogę, czynił miłosierdzie. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, po owocach ich poznacie. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój i tak dalej, to co mówi święty Paweł w liście do Galatów. Czyli trzeba też to badać, czy ta droga, którą idę, którą wybieram, rzeczywiście prowadzi mnie do miłosierdzia, czy raczej do wymyślania swojego kultu, to jest ta ofiara, że ja to lepiej zrobię niż cały Kościół. Nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żebyśmy szli za Jezusem. Dobrego dnia Wam życzę i do zobaczenia.